Polska, rok 1983. Od grudnia 1981 Polacy żyją w ciągłym napięciu. Pod naciskiem Związku Sowieckiego komunistyczne władze wprowadzają na terenie całego kraju stan wojenny. Celem jest zdławienie rosnących w siłę ruchów demokratycznych. Większość wolności obywatelskich zostaje zawieszona, a wojsko pojawia się na ulicach polskich miast. Rząd aresztuje setki działaczy demokratycznej opozycji i krwawo rozprawia się z protestującymi. Rok 1983 przynosi jednak nadzieję na powrót do stosunkowo normalnych czasów. Stan wojenny wciąż obowiązuje, lecz zostaje zawieszony. W takiej rzeczywistości na Komendę Warszawskiej Milicji, tak nazywała się polska policja w czasach komunistycznych, trafia młody, bo jedynie 18-letni chłopak. Ten chłopak to Grzegorz Przemyk, bohater filmu, o którym chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć. Film, żeby nie było śladów, opowiada właśnie historię Grzegorza Przemyka, który świętuje ukończenie szkoły średniej i podejście do egzaminu maturalnego. Jest początkującym poetą, pisze wiersze i marzy o studiach polonistycznych. Niedawno udało mu się uniknąć poboru do armii. On i jego przyjaciele cieszą się z nadejścia dorosłego życia. Są pełni nadziei i energii. Spotykają się, aby uczcić koniec egzaminów lampką wina, a następnie idą na plac zamkowy w Warszawie. Tam zostają zatrzymani przez patrol milicji, który wymaga od nich pokazania dokumentów. Grzegorz odmawia, gdyż wraz z zawieszeniem stanu wojennego nie ma obowiązku noszenia przy sobie dowodu osobistego. Wraz z kolegą Jurkiem Popielem zostają przewiezieni do pobliskiej komendy. Protestujący Grzegorz zostaje tam ciężko pobity przez funkcjonariuszy. Starszy milicjant wypowiada tytułowe słowa filmu: bijcie tak, żeby nie było śladów. Grzegorz więc większość ciosów otrzymuje w brzuch, traci przytomność, a milicjanci wzywają pogotowie. Przez telefon kłamią, że chłopak jest pijany i jest pod wpływem narkotyków, więc lekarz ignoruje niepokojące objawy pacjenta. Pod właściwą opiekę Grzegorz trafia dopiero kilkanaście godzin później i umiera na stole operacyjnym. Wydaje się, że to mógłby być koniec tej historii. Tragiczna śmierć młodego mężczyzny jest jednak jedynie początkiem spirali przemocy, która ma nadejść, i tego, co zobaczycie w filmie, żeby nie było śladów. Matka Grzegorza Barbara Sadowska, działaczka o demokratycznej opozycji oraz przyjaciel Grzegorza Jurek chcą walczyć o ukaranie sprawców pobicia. Otrzymują wsparcie ze strony antykomunistycznego prawnika oraz znanego w Polsce księdza Jerzego Popiełuszki. W ten sposób rozpoczyna się niemożliwa do wygrania batalia o sprawiedliwość. Film Jana P. Matuszyńskiego napisany jest niczym grecka tragedia, w której niezależnie od starań bohaterów czeka ich tragiczna porażka. Przeciwko Barbarze i Jurkowi staje cały aparat totalitarnego państwa. Władza ma nadzieję na poprawę swojego wizerunku w oczach międzynarodowej opinii publicznej. Jest to potrzebne, gdyż wprowadzenie stanu wojennego i związane z nim łamanie podstawowych praw człowieka zaowocowało obłożeniem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej licznymi sankcjami. Pogłębia to i tak trwający już kryzys gospodarczy w kraju. W 1983 roku komunistyczny rząd zgadza się na drugą pielgrzymkę papieża Jana Pawła II do Polski, licząc, że w ten sposób zdobędzie nieco przychylnych artykułów w zachodniej prasie. BBC, Radio Wolna Europa, Głos Ameryki mówią jednak tylko o śmierci pobitego chłopaka. Władza musi więc za wszelką cenę udowodnić swoją niewinność. Generał i komunistyczny minister spraw wewnętrznych Czesław Kiszczak powołuje specjalną grupę operacyjną, która ma za zadanie nie dopuścić do skazania milicjantów. W tym aspekcie film przypomina słynny proces Franza Kafki. Pokazuje nam, jak system totalitarny wpływa na życie zwykłych ludzi. Bohaterowie filmu Matuszyńskiego, niczym Józef K. z powieści Kafki, są osaczeni przez wszechogarniający aparat totalitarnego państwa. Agenci stosują wobec nich szantaż, zastraszanie i uniemożliwiają im normalne życie. Korzystając z biurokratycznych sztuczek, pozbawiają ich właściwie możliwości i środków do życia. Żeby nie było śladów, w fascynujący sposób pokazuje, jak wygląda życie w totalitarnym kraju. W filmie niemal nie zobaczymy wielkiej polityki, pierwszych sekretarzy czy politycznych i historycznych mechanizmów. Są one jedynie tłem, kontekstem dla całej opowieści.
To, na czym skupia się narracja, jest prawdopodobnie dużo bardziej przerażające niż wszelkie statystyki czy opracowania historyczne. Poczucie osamotnienia i własnej słabości wobec machiny państwa jest dojmujące także w odczuciach widzów. Widzów, którzy oglądają film dziś w wolnym przecież jakby nie było świecie. To odróżnia ten film od większości innych polskich produkcji opowiadających o czasach komunizmu. Z reguły dzielą się one na dwie grupy. Biografie znanych postaci, takie jak Karol, człowiek, który został papieżem, Popiełuszko, wolność jest w nas, Wałęsa, człowiek z nadziei, czy Gierek, a także obrazy opowiadające o bohaterze zbiorowym, jak Śmierć jak kromka chleba, czy Czarny czwartek Janek Wiśniewski padł. W tym przypadku przyglądamy się przede wszystkim Jurkowi, osamotnionej jednostce, która może, musi, chce walczyć z systemem? No, to już zobaczycie sami na ekranie. Dzięki takiemu podejściu do tematu reżyserowi udało się pokazać coś nowego, wyróżniającego się na tle innych współczesnych filmów o PRL-u. Warto tu dodać, że takie podejście do tematu nie jest oczywiście jedynie zasługą reżysera tego filmu. Film, żeby nie było śladów, jest oparty na książce, na reportażu pod tytułem Żeby nie było śladów, sprawa Grzegorza Przemyka, autorstwa Cezarego Łazarewicza. Ta książka po raz pierwszy ukazała się w Polsce w 2016 roku. No i oczywiście odbiła się pewnym echem, ale okazało się, że trzeba było filmu i to naprawdę rewelacyjnego filmu, żeby o sprawie ponownie zaczęło być głośno. Mogłabym jeszcze dość dokładnie opowiedzieć Wam, co zobaczycie dalej w filmie, ale pewnie nie warto. Pewnie dobrze, żebyście zerknęli sami, obejrzeli sami to, jak potoczy się ta historia, jak machina totalitarnego państwa niczym walec miażdży każdego, kto nawet przypadkowo znajdzie się na jej drodze. Zapewniam Was, że czas poświęcony na obejrzenie filmu, żeby nie było śladów, nie będzie czasem straconym. To film z jednej strony zanurzony w polskiej rzeczywistości lat 80. pokazuje realia życia w komunistycznym państwie, pokazuje losy samego Grzegorza, pokazuje sposób działania władzy, pokazuje walkę demokratycznej opozycji o wolną Polskę. W filmie na drugim planie pojawią się znane postaci, takie jak Jerzy Popiełuszko czy generał Czesław Kiszczak, ale także niezwykle jakby taki ikoniczny dla tamtych czasów i dla samego właśnie stanu wojennego, dla początku lat 80. generał, pierwszy sekretarz Wojciech Jaruzelski. Ale z drugiej strony dzieło Matuszyńskiego to jest inna opowieść, bo to dzieło bardzo otwarte na interpretacje uniwersalne. Podobnie jak proces Kafki, które już wspomnieliśmy dzisiaj, można je odczytać jakby w oderwaniu od tych historycznych realiów, jako opowieść o bezradności jednostki wobec aparatu władzy. No, to jest zagadnienie aktualne także dzisiaj w każdej szerokości geograficznej. Może ono tyczyć państw, wielkich korporacji, korporacji, które niejednokrotnie posiadają niemal nieograniczone narzędzia kontroli nad swoimi pracownikami czy nad ludźmi w ogóle. Film, żeby nie było śladu, to uniwersalna opowieść o desperackiej walce o zadośćuczynienie, bardzo ważna przestroga przed niesprawiedliwością i bardzo, bardzo ważny film, który powinien obejrzeć każdy. Ten, który interesuje się kulturą polską, ale także ten, który o tej kulturze polskiej niewiele wie, niewiele wie o polskiej historii, ale wzrusza i porusza go niesprawiedliwość i to, kiedy komuś dzieje się krzywda. Tekst dzisiejszego odcinka napisał dla Was Jakub Ratajczyk. Mam nadzieję, że wspólnie, razem udało nam się zachęcić Was do obejrzenia filmu, żeby nie było śladów. Zapraszam Was serdecznie na seans tego filmu. Do usłyszenia w następnym odcinku Polskiego Filmu dla Początkujących.
Pamiętajcie, że różne ciekawostki związane z językiem polskim i kulturą polską, a szczególnie z filmem, znajdziecie także w serwisach Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Szukajcie Polskiej Półki Filmowej w mediach społecznościowych, bo znajdziecie tam masę ciekawostek w różnych odsłonach. A jeśli chcielibyście wspomóc działanie Polskiej Półki Filmowej, zajrzyjcie do serwisów Buy Coffee Too albo Buy Me a Coffee. Dzięki Waszemu wsparciu mogę robić jeszcze więcej.